Siemanką zapraszam was na event Halloween, który odbędzie się na serwerze Balmora. Oh yeah, motherfucker, no IP! Na czym polegam, Więc tak, w Eku mm, mamy dynie, różdżki i maskę. Dynie będą dropić z mobów, różdżki będą dropiły z metinów. I karta maska dyni będzie dropić ze, z pudła Halloween. Tak? Ale z, weźmy pod uwagę, e, załóżmy, że mamy już wydropione różki, i kilka kart oraz e, dynie. E, w tym momencie przekładam różkę na dynie i pojawia się pudło Halloween. E, a co z tego pudełka Halloween wyjdzie? E, przekonacie się sami na evencie tak? Jest ze mną w, też bambusek, stoi obok, także. Yy, tak, tym miejsce będzie wyglądać. Event jest dość fajny. W ogóle jest fajna fabuła, Bo wiadomo, na pelu nie tylko same dynie i różdżki są. Także tam coś jeszcze pewnie dodadzą, ale nie aż takiego co my. Jak widzimy teraz na pulpicie, mamy też misję. Yy, Aktywujemy yy, Halloween Jack Pumpkin. Tak udało nam się ściągnąć Jump Pumpkina. Może za dużo nie pamięta, ale jest w naszej wiosce. I teraz tak, Dzumki poszukuje przedmiotów, takich jak upiorna dynia, magiczna różka, pudła Halloween oraz karta maski dyń. Dobra, czyli tak, czyli mniej więcej wiemy, co już będzie z czego dropić, tak? Z mobów będzie dropić dynia, a z metinku będą dropić różki. A kartę otrzymamy z pudła Halloween. W tym momencie idziemy do. Yy... Do Jack Pumpkina, oczywiście mamy też fajne stroje takie halloweenowe, co widzimy, ale powiem o tym później. Dobrze, i co? I teraz klikamy na Jack Pumpkina, tak? Hej, dyniogłowcu! O, no, klikamy, klikamy. Gdzie ja jestem? W dupie. W ogóle, kim ty jesteś? Ja jestem Fobo, potężny, jednobrójowy wojownik. Słuchaj no, uważaj na swoje słowa, nie jestem żadnym dyniogłowcem. Dnia głowym. Nazywam się Jack Pumpkin, a to jest po prostu mój kostium. Jestem nieco rozkojarzony, bo jeszcze chwilę temu byłem na imprezie Halloween. Nagle zawirował świat i. Pff. A teraz proszę Cię, odczep się ode mnie i pozwól mi w spokoju świętować Halloween. Zrozumiałeś? Tak jest, panie generale. Dobra, w tym momencie załóżmy, że. Yy, tak, pudełko. Yy, kurczę, jakby to Wam powiedzieć. Jack Pumpkin przyjmuje pudło Halloween. Pudło Halloween otrzymamy po najechaniu różdżką na dynię. I teraz tak, to te pudełko Halloween możemy albo je otworzyć, oczywiście dostajemy jakąś nagrodę, albo możemy też udać się do Jack Pumpkina i oddać mu to pudło. Jeśli mu oddamy, yy, on nam da nagrodę. Mamy tak, yy, opcję, albo oddaj pudło Halloween, lub zamień kartę na maskę, tak? Ja mu w tym momencie oddaję. Pudu Halloween i dostałem nagrodę Paszczykiniara Piersień Lucy, symbol Króla przypowiedni, tak? Czyli awansowałem, w tym momencie jestem na poziomie pierwszym, jest 10 poziomów, który poziom się oczywiście zwiększa w miarę możliwości oddawania z, z Halloweenowego pudła, tak? Zamiast otwierać, możemy też oddać. Widzimy, że mój poziom jest 2 na 10, tak? Czyli teraz musimy mu oddać dwa pudełka Halloween, tak? Ja tutaj już oddałem to pudełko i teraz na przykład oddam znowu pudełko lub zamienię kartę na maskę, tak? Czyli tę taką kartę możemy dropnąć z pudełka Halloween, jeśli ją oczywiście otworzymy. Załóżmy, że mam też kartę WQ, bo dropłem. No i teraz sobie co? Co klikamy? Ponownie oddaję pudło. Widzimy, że musimy odczekać 30 minut, yy, aby oddać ponownie pudło halowe, tak? To jest takie ograniczenie, żebyście tam za, za dużo się nie nachapali. <laughs> Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, teraz pokażę Wam. Yy, co się otrzymuje, co można otrzymać za nagrodę. Yy, za maskę, tak? Załóżmy, że yy, mamy maskę i chcemy oddać, tak? Zobaczymy co nam. Jack Pumpkin. Właśnie pokazujemy, to jest właśnie karta maska, maski dyń, którą otrzymamy z Półdła Halloween po otwarciu. Teraz klikamy, oddaj, yy, zamień kartę na maskę, yy, tak, 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 tak czy odrobimy szczęścia w Półdła Halloween, może znaleźć kartę maski dyń. Oddajemy i on nam może zamienić na Taką y, fryzurę dynie na głowie, albo na taki hełm wojny, to jest taki hełm taki rzymski, z takim, z takim czerwonym i To też bardzo fajnie. Tutaj widzimy właśnie, że dostałem hełm walk. W zależności od tego, jakiego mamy farta, tak? Hełm walk, jak wygląda, na razie wam nie pokażę, zobaczycie sobie w grze. Na pewno fryzura jest bardzo atrakcyjna, jest unikalna, dlatego że no, jak dotychczas było można tylko zdobyć mm, poprzez konkurs o X na serwerze Barmora, tak? Także nie ma jej w grze, nie ma jej w tym Shopie. No więc ponownie oddajemy kartę i tym razem zobaczymy. O, dostaliśmy drugą fryzurę, Heumiszta Walk. Podejrzewam, że tą fryzurkę chyba będzie można sprzedać, aczkolwiek nie jestem pewien do końca ale idziemy dalej. Dobrze, ponownie y, zamieniamy kartę maski na jakąś fryzurkę, czyli albo na maskę dyni, albo na hełmistrza. No, a tym razem też do, dostaliśmy właśnie hełmistrza walk, więc mamy już czy. No i jeszcze jedna próba. Klikamy kontynuuj, Zami kartę maskę na hełm. Tak, klikamy dalej. Chcę się wymienić. Tak, chcę Proszę o to fryzura I znowu mamy hełm Czyli nie udało nam się wylosować fryzurki w kształcie deni. Dobra, w porządku. Co by Wam tutaj jeszcze pokazać? Następnym elementem, który prowadziliśmy na serwerze Barmora, jeśli chodzi o fabułę na Halloween, jest to tak zwana czarownica. Na razie wam pokażemy tutaj jeszcze y, też y, takiego duszka, kacpra, tutaj skacze sobie, pyk, pyk, pik, pik. pik, pik. Y, on też będzie pełnił rolę y, quest'a, ale na razie wam tego nie zdradzimy, dowiecie się w grze, widzimy też system petów mamy, y, w pełni kompatybilny, to też na koniec wam pokażemy, dobra, szukamy wiedźmy, czarownicy, czarownica gdzieś tam tutaj się schowała, Stoi sobie pod drzewkiem I co dalej? Klikamy na nią I tak abrakadabra hokus pokus ramara. Och ty skąd znałeś to zaklęcie ciągle was nie rozumiem Gdy się nie pojawi to od razu blebleble ble, ble. Dobrze, i teraz tak, musimy mieć różkę, magiczną różkę. Jeśli mam magiczną różkę, możemy ją wymienić na coś u czarownicy. Możemy coś wyczarować u niej, tak? I w tym momencie, tak. hokus pokus stary Mary, jedna brywiały to twój stary. Klikamy, na przykład, chcę kapelusz stary. Możemy różkę wymienić na, na kapelusz, tak? I w tym momencie na bańkę naszą ląduje kapelusz czarownicy. Tak, i oto fajny też unik. Niej... Też fajny, unikalny. Przepraszam za telefon. Kurde, ten telefon. Co za dziad. Także przepraszam za telefon. Jedziemy dalej. Następnie, jeśli mamy większą ilość e, magicznych różżek możemy ją wymienić także na inną, bardzo fajną nagrodę. Tak? Więc klikamy, czy czarujemy i. Okus pokus czarmary, chcę na miotle, bary bary. <laughs> Więc klikamy, i oto jesteśmy na zajebistej miotle niczym z Harry Pottera Nimbus 2000. Tylko jest mały szkopuł. Pamiętaj, gdy zejdzie z miotły. Miotła z powrotem powróci do czarownicy i ją stracimy. Będziemy musieli ponownie mm, wydropić magiczną różdżkę, aby mieć tą zajebistą miotłę. Miotła ma zajebistego spida, więc będziemy mogli e, zrobić na przykład zjazd czarownic na oazie i będę nagrywał masowy film na YouTube, także będzie zajebista zabawa. Mało tego, jeszcze będzie też e, opowiadanki na, e, ognisku, przy, znaczy przy ognisku na plaży, także e, będzie dość fajnie. My yy, ja tutaj widzimy ma zajebistego speedu, zrobimy parę rundek z bambuskiem. Dobra, jedziemy dalej, tak? Fajnie to wygląda. Jeszcze nie spotkałem żeby na jakimś innym serwerze były właśnie zadane takie miotły czy coś. W ogóle takiej fabuły. Tam widzimy coś w rogu, ale to zaraz wam opowiem, dobra, schodzimy z miotły, kostium Halloween znika, musimy się przelogować, aby się pojawić, jest to na okres taki czasowy na Halloween. Tutaj co w tym momencie widzimy jest to jeździec bez głowy, która, który też przybył do naszej wioski na serwerze Balmora i też coś tam zrobi, tak, w tym momencie. Yy... Musimy mieć tutaj upiorną dynię, aby móc skorzystać z mocy jeźdźca bez głowy. Klikam na niego. Dlaczego nie mam głowy? To jest zbyt trudno, aby ci wytłumaczyć, ale mam, nie mam aż tyle czasu. Ale póki co jeszcze tutaj jestem. To pomóż mi ludzie. Na mnie się, ludzie się mnie okropnie boją. Nic dziwnego. Żyjący człowiek bez głowy. Mogę zaoferować ci dynię. Czyli my dajemy jemu dynię. No tak, czy jesteś w stanie ofiarować mi dynię? No i tak się wahamy. Dać mu tę dynię, czy nie dać mu tej dynię? On mówi tak, wielkie dzięki wojowniku, nie mam zbyt wiele do, za, do za oferowania, ale mogę cię przenieść na moim upiornym koniu. Mam nadzieję, że ci się spodoba. W tym momencie on nam daruje upiornego konia. Widzimy informację na czacie. Pamiętaj, kiedy zajdzie z konia, koń powróci z powrotem do jeźdźca bez głowy. Także musimy to wziąć pod uwagę. Koń jest taki, wiecie, do lasu, Coś takiego szczegółowego, ale sprawia przyjemność. tak forfan, tak samo miotu i te konie. To jest rzecz bardzo rzadko spotykana. Wręcz jeszcze nie widziałem na żadnym z polskich priwów, żeby były takie elementy dodane, więc fabuła jest wymyślona przez nas. Myślę, że Wam się spodoba. Jest to fajny element mm, forfanowski, który możemy spotkać w grze Metin. Oczywiście tylko na balmora.pl. Może ktoś inny dodał, ale to mi nie obchodzi. Ważne, że my jesteśmy tutaj mm, pierwsi. No I tyle. Myślę, że Event wam się podoba. Event będzie trwał od 29. minutkę po północy do, do niedzieli, do 4 listopada. Także jeszcze na koniec Wam pokażemy. System petów. Aha, odnośnie upiornej zbroi, um, jeśli chcemy mieć zbrojkę, to się zalogować i mamy zbrojkę przez cały czas, ale jeśli um, zbrojkę zdejmiemy, to po prostu um, ta nakładka tutaj tej, um, kostiumu Halloween znika. Musimy się wtedy przelogować. Tak? Także też taka zbrojka do lansu. Nie, nie dodaliśmy jej na stałe, tylko żeby naciszyć oko. Tutaj, prezentacja systemu petów. Mamy, posiadamy Pety w pełni odbogowanych, widzimy, stoimy na koniu, mamy też przywołanego Azraelusia, za chwilę tutaj jest jakiś y, lajonek, Pety też będą, y, kiedy, dowiecie się już niebawem, Pety można expić do poziomu 9.9, y, możemy rozdawać różne bony, różności, Pety będą na stałe oczywiście, jak je zdobyć, wszystko w swoim czasie, na razie taka prezentacja systemu petów. Nie widziałem, żeby pety były w pełni odbugowane na żadnym innym serwerze, jak tylko na walmora.pl. Mam no, nadzieję. Petków będzie w sumie 8, począwszy tam od Liona, jakiegoś tam Knurka, Azraelusia, Feniksa Lodowego, Feniksa Ognistego. Reniferka, i tak dalej, i tak dalej. Troszeczkę się nagadaliśmy. Znaczy ja się nagadałem, nie wiem dlaczego powiedziałem nagadaliśmy się, może dlatego, że trzymam długopis w ręce i mówiłem za nas dwóch. Dobrze, także tutaj prezentacja, tutaj jeszcze petów, możecie zobaczyć w EQ. Jest dokładnie 5 6, 7, dokładnie 8. Z tygrysek, jakieś tam lajonki, pierdonki mm, Jeszcze co Wam mogę powiedzieć? Jack Pumpkin przyjmuje pudła Halloween i możemy osiągnąć maksymalnie 10 poziom. Na poszczególny poziom są bardzo atrakcyjne nagrody, im wyższy poziom, tym lepsze są nagrody, mam nadzieję, że nagrody wam się spodobają. Jest też taki mały trik, że Jack Pumpkin może pudła halloween nie przyjąć, bo po prostu podczas rozładunku może mu się ta skrzynia rozjebać, prawda? Bywa, także tutaj jeszcze prezentacja petów, że podczas przelogowania pet, pety są dalej z nami. Ten pecik jest dalej z nami, nic nie jest bugowane. no i po przelogowaniu się widzimy, że pojawi się kostium Halloween. I na koniec serduszka podziękowania e, dla administracji serwera, podziękowania też dla Wambusa za wykonanie questów. Pozdrawiam całą ekipę, to tyle. I do zobaczenia na balmora.pl, strzałeczka.